Bezsilność. Jestem bezsilny, ale nie bezradny. Istotą bezsilności jest to, że jest ona brakiem wpływu, a więc brakiem kontroli na swoje picie. Że nie umiem się postawić przymusowi picia, kiedy już zacznę. Wiąże się to oczywiście zdecydowanie z utratą kontroli nad swoim piciem i życiem po spożyciu alkoholu. Utrata kontroli jest nieodwracalna. Trzeba jednak pamiętać, że uznanie tej bezsilności jest pierwszym krokiem niezbędnym do trzeźwienia, a poddanie się i zaprzestanie walki prowadzi do zwycięstwa. Akceptacja tego, że jestem bezsilny wobec alkoholu, pozwala zdobyć nową tożsamość i zaprzestać wspomnianej walki o odzyskanie kontroli. A teraz przejdźmy do szczegółów. Osoba uzależniona próbuje udowodnić sobie i innym, że nie ma problemu z alkoholem, że ma kontrolę nad swoim piciem. Proces akceptacji swojej bezsilności trwa w czasie i wpływa na niego wiele czynników, które utrudniają pogodzenie się z własną bezsilnością wobec uzależnienia. Czym jest ten brak kontroli? Po pierwsze, jest objawem uzależnienia. Osoba uzależniona nie ma kontroli nad rozpoczęciem picia, zakończeniem picia i ilością wypitego alkoholu. Jak mówią na meetingach A, kieliszek to za dużo, a wiadro to za mało. Brak kontroli oznacza, że osoba uzależniona pije więcej niż planuje i chce. Pije dłużej niż planuje i chce. Kiedy zaczyna, nie potrafi się zatrzymać. Zastanów się, ile razy myślałeś o wypiciu alkoholu zamiast o czymś innym. Ile razy straciłeś przytomność po wypiciu alkoholu. Co to oznacza? Oznacza to, że bezsilność nie dotyczy tylko i wyłącznie samego picia, ale również kiedy nakręcasz swój głód alkoholowy, myślisz o alkoholu, tracisz kontrolę nad tym, co robisz w życiu, nad swoim życiem. Kiedy tracisz przytomność, oczywiste jest też, że tracisz tą kontrolę. Oczywiście, jesteś wolnym człowiekiem. Możesz 100 albo więcej razy walić głową w mur. Ale co z tego będzie? Walenie głową w mur nabiera w tym momencie nowego znaczenia. Nic nie zyskasz. Ale oczywiście też walisz wiele razy w mur. Po prostu nie mam silnej woli, nie jestem bezsilny, nie widzę żadnych kosztów picia. Przeszkadza mi w tym mechanizm iluzji i zaprzeczania. Dam sobie świetnie radę z wyzwalaczami. Jeszcze nigdy nie walczyłem z głodem i ja już mu pokażę. Oczywiście, jesteś też wolnym człowiekiem. Masz prawo i możesz kopać się z koniem. Ale czy to ma sens? Jaki jest efekt tej walki? Też możesz się zastanowić, czy odmowa walki z gołotą jest porażką, czy może sukcesem. Możesz też wyobrazić sobie, że zjeżdżasz na sankach albo na nartach z wysokiej góry. Kiedy zaczynasz, czy dasz radę się zatrzymać? Akceptacja bezsilności. Jej sens polega na tym, że osoba uzależniona próbuje udowodnić sobie i wszystkim, że ma kontrolę nad swoim piciem, a więc jestem wart tyle, na ile potrafię kontrolować swoje picie, na ile panuje nad swoim życiem. I wtedy zaczynasz na różne sposoby sobie to udowadniać. Manipulować swoim piciem, żeby pokazać sobie i innym, że masz kontrolę, a więc, że nie jest tak źle. Niestety, niesie to z sobą duże straty, ponieważ każda próba walki to wiele energii. Walka jest z góry skazana na przegraną. Każdy upadek jest coraz większy. Każdy upadek powoduje poczucie winy, wstydu, złość na samego siebie. Obniża poczucie wartości. A kiedy przestajesz walczyć, energia zamiast na walkę idzie na poznanie sposobów, jak radzenia sobie z głodem alkoholowym, szukanie sposobów na zmianę myślenia o sobie. Okej, mam ograniczenia, ale to mi nie przeszkadza. Nie kontroluję swojego picia, ale kontroluję swoją abstynencję. Pomimo tych ograniczeń mogę żyć i mogę energię przeznaczyć właśnie na to. Pamiętaj, powtórzę raz jeszcze, każda walka oznacza ogromną energię, ogromny wysiłek energetyczny.
Kiedy nie wchodzisz na ring z alkoholem, rezygnujesz z walki, oszczędzasz swoje siły, możesz poświęcić je na radzenie sobie z głodem, rozpoznawanie zagrożeń, rozwiązywanie problemów i radzenie sobie z emocjami oraz napięciem. Oczywiście, czasami trzeba się poddać, aby zwyciężyć. Jaka jest różnica między bezsilnością a bezradnością? Bezsilność, nie mam siły. A więc co mogę zrobić? Nie mam siły, więc nie podejmuję walki. Bezradność, nie dam rady. Co mogę zrobić? Nie daję rady, więc szukam sposobu na to, żeby sobie z tym poradzić. Trudność w uznaniu bezsilności wynika z mechanizmów, które już znacie. Mechanizmu iluzji, zaprzeczania, a więc samooszukiwanie się. Z mechanizmu nałogowego regulowania uczuć, a więc braku innych sposobów na relaks, poprawę samopoczucia. Lęku przed zmianą i poczucia wstydu i poczucia winy. O co chodzi? Zanim jeszcze o tym opowiem, zatrzymajmy się na kolejnej trudności. Żal po stracie. Dla osoby, która dużo czasu poświęcała alkoholowi, która koncentrowała się na swoim piciu, pojawia się żal. Rezygnacja z alkoholu jest stratą. Może się pojawić zaprzeczanie, wyparcie, bunt, sprzeciw, złość. Potem nastąpi smutek i żal. Może nastąpić taki etap jak targowanie się, a może jednak źle mnie zdiagnozowano. I w końcu ostatnim etapem przeżywania żalu po stracie jest pogodzenie się z rzeczywistością. Mówiłem o poczuciu wstydu i poczuciu winy. Wstyd dotyczy tego, na co nie mamy wpływu. Ja jestem osobą zezowatą, łysą. Nie mam na to wpływu. Są osoby, które mają blizny, jąkają się. Muszę sobie uświadomić swoje ograniczenia. Kiedy mam poczucie winy, wiem, że naruszyłem swoje wartości i zasady, postępując wbrew sobie. Natomiast osoba uzależniona zamienia wstyd na winę, bo czując się winnym cierpi, daje sobie prawo do picia, bo to budzi napięcie i zresztą fajnie się pije, użalając się nad sobą. Proces uznawania bezsilności przechodzi przez kilka etapów. Poznawanie, co to znaczy bezsilność, jak sobie z tym radzić. Rozumowanie, dlaczego tak jest, jak to jest u osoby uzależnionej. Uświadomienie sobie, tak, ja tak mam. U mnie przebiega to w ten sposób. Przyznanie się, tak, jestem bezsilny. Godzenie się, nie mam kontroli i nie mogę tego zmienić. Ale tutaj po pewnym czasie włącza się mechanizm iluzji zaprzeczania. Zaczynasz myśleć, a może jednak dam sobie radę. A może jednak mi nie zaszkodzi, może już się wyleczyłem. I dopiero na końcu jest akceptacja, a więc mogę żyć z tym ograniczeniem. Ale nie chodzi o to, żeby żyć na przysłowiowym dupościsku, ale żeby żyć pełnią życia. Akceptacja bezsilności nie jest trudna również dlatego, że różni się czymś, co jest pomiędzy akceptacją intelektualną na rozum, a emocjonalną. Rozumiem, że jestem bezsilny, ale tego nie czuję. Budzi to we mnie opór. Nie zgadzam się z tym w swoich uczuciach wewnętrznie. Musicie też pamiętać o tym, że utrata kontroli uderza mocno w poczucie własnej mocy. Dlatego tak bardzo osoba uzależniona broni się przed uznaniem faktu bezsilności wobec alkoholu. Jaka jest lista symptomów utraty kontroli? Szukam okazji do picia, inicjuję picie alkoholu. Używam specjalnych zabiegów umożliwiających mi wypicie większej ilości alkoholu bez upicia się. Trwam na imprezie, dopóki wódka jest w butelce. Coraz częściej upijam się. Przestaję utrzymywać kontakty towarzyskie z ludźmi niepijącymi. Dbam o to, by nie zabrakło mi alkoholu w domu. Piję w pracy, w samotności i ciągami. Narzucam sobie okres abstynencji po to, żeby udowodnić sobie i bliskim, że panuję nad swoim piciem. Stopniowo rezygnuję ze swoich zainteresowań, norm i wartości na korzyść picia. Zakładam, że na spotkaniu towarzyskim wypiję niewielką ilość alkoholu, ale po wypiciu tej porcji piję następną i następną. Aż się zatrzymam, aż skończy się alkohol. Będąc pod wpływem alkoholu prowadzę samochód lub obsługuję urządzenia mechaniczne. To również jest symptom utraty kontroli. Zastanówcie się teraz nad kilkoma rzeczami.
Poszukajcie dwa przykłady sytuacji z Twojego życia, na podstawie których możesz powiedzieć o sobie: byłem w mocy alkoholu. Zastanów się, w jaki sposób starałeś się pokazać sobie i innym, że jesteś silniejszy od alkoholu. Do czego to doprowadziło? Z jakimi ograniczeniami musisz się liczyć, a z jakimi trudno jest Tobie się pogodzić? Co dla Ciebie konkretnie oznacza bezsilność? Ale ważne jest, żebyś zauważył, jakie są ograniczenia wynikające z Twojego uzależnienia, jakie są możliwości, które wynikają z Twojego uzależnienia. Warto mieć i jedno, i drugie, bo na samych ograniczeniach daleko nie dojedziesz. Warto, żebyś zauważył korzyści ze swojej trzeźwości. To już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Pozdrawiam Was. Darek Dopierała. Dziękuję za uwagę.